Jestem w Hongkongu. Przyleciałem dziś, obejrzałem szybko miasto. Mrowisko. Absolutne mrowisko, wszyscy do siebie podobni. Smaki, zapachy zupełnie inne niż w Europie. Nie mogę się doczekać kilku najbliższych dni, które tu spędzę. Proszę Państwa, Hongkong. Wspaniałe miejsce, wspaniały pomysł, wspaniały kierunek. Już dziś to wiem, a co dopiero będzie, jak to wszystko się skończy. Wybieram się na rekonesans z zamiarami, no właściwie, podboju, tak wyspy, jak i mainlandu. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, albowiem nie wyznaczam sobie żadnej trasy. Proszę Państwa, mówią, że być w Hongkongu i nie przepłynąć się Star Ferry, to tak jakby w ogóle tu nie przylecieć. Więc przyleciałem, przepłynąłem, widoki spektakularne, choć zapewne po zmroku będą jeszcze piękniejsze. Idę obejrzeć Kowloon. Moi mili, jestem w Kowloon, zwiedziłem park, taką enklawkę zieleni, ptactwa i ryb pośród wysokościowców Hongkongu. Pięknie jest, zgłodniałem nieco, ale póki co dim sumów nie znalazłem. Przyznam Państwu szczerze, że jestem podniecony jak zwierzę, albowiem zasiadłem w tradycyjnej hongkongskiej małej restauracyjce ulicznej. Zjem tu coś, co właściwie nie wiem, co to będzie, ale ma być pyszne, tak powiedziała Pani. Oprócz tego mam lemon honey tea. Saigonka. Jem tu sobie fantastyczne saigonki i coraz bardziej zastanawiam się nad tutejszą specjalnością, a mianowicie wołowiną. Ta pani właśnie powiedziała mi, że mam zjeść co. Zobaczymy, jak zagra ich specjalność, ale to za chwileczkę. Mam do tego fantastyczny sos, w którym moczę w ten sposób. I sprawdźmy, czy pyszne, czy to pyszne. Nie mam wątpliwości, że będzie pyszne. Absolutnie pyszne, mięciutkie mięso. Najnormalniej w świecie jestem wzruszony. Właścicielka przyszła zapytać, czy mi smakuje. Niestety nie mówi po angielsku, a ja nie mówię po chińsku. W związku z tym trudno nam było jednoznacznie porozumieć się, ale uścisnęliśmy sobie dłonie na znak tego, że najwspanialsze na świecie jedzenie znajdą Państwo gdzie? W Hongkongu! Hongkong! Hongkong! Yeah!
już mogę rzec, w związku z tym, że wywiozło mnie nie wiadomo dokąd i nie wiadomo jak tam wrócić. Skąd przybyłem, postanowiłem wziąć co? Taksówkę. Moi milusińscy, podróżowanie taksówką jest niezwykle przyjemne i tanie. Za trzaśnięcie drzwiami płaci się $16 hongkongskich, a potem zupełnie niewiele więcej. Kłaniam się Państwu. Proszę Państwa, idę na sam szczyt, który się nazywa Peak. Zobaczę całe Victoria Bay. No i oczywiście nie tylko ja zobaczę, bo zobaczycie i Wy. Słodki Jezu! Kąpany w słońcu hongkongskim. Kłaniam się Państwu z najwyższego punktu właściwie w Hongkongu, na wyspie Hongkong. Stąd roztacza się widok, który właśnie oglądacie i który sprawia, że spadają mi gacie. Tak krótko chciałbym to podsumować, ponieważ no, różne rzeczy w życiu widziałem, ale czegoś takiego... Jestem absolutnie oszołomiony tym, co widziałem.